Europejskie Centrum Solidarności wśród swoich licznych inicjatyw nie zapomina o kulturze. Za nami 7. edycja festiwalu All About Freedom. Zapraszamy Państwa na rozmowę z dyrektorem ECS-u. Jak Pan ocenia tegoroczny festiwal? Dla mnie osobiście są dwa ważne kryteria. Frekwencja, i to nie chodzi mi teraz o ilość, tylko o zainteresowanie ludzi. I pod tym względem jest zaskoczony. Jest więcej ludzi niż w ubiegłym roku. Co więcej, po bardzo długich filmach przeżyłem bardzo długie debaty. Także jest duże zapotrzebowanie rozmowy, przeżywania tego materiału, który przedstawiamy. A drugi aspekt dla mnie jest czysto prywatny. To były dla mnie bardzo intensywne dni. Spotkań z ludźmi z przeróżnych kątów świata, też z młodymi ludźmi, którzy się zaangażowali w ten projekt. Także będę długo potrzebował, zanim te emocje opadną. Dziennikarze często zasypują nas informacjami o tym, że łamane są gdzieś na świecie prawa człowieka, że jest ograniczana wolność. Dlaczego ten temat także jest tak mocno poruszany w kulturze? Używając tutaj pojęcia wolności, chcemy oczywiście nawiązać do klasyki tematu wolności. Także przypominamy historyczne przykłady łamania, nie tylko dokumenty z czasów PRL-u, ale chociażby historię chilijską, ale nie tylko o ten polityczny wymiar nam chodzi. Właściwie każdy człowiek stoi przed takim wyborem albo jest ukształtowany w tym napięciu między zachowaniem wolności swojej jednostki a wspólnotą, bo tą sprzeczność mamy w nas. Nie jesteśmy w stanie przetrwać jako jednostki, jesteśmy uzależnieni od wspólnoty. Każda wspólnota nas ogranicza. Z drugiej strony każdy człowiek dąży do jak największej wolności. Także tu chodzi też to egzystencjalne napięcie. Ono oczywiście w systemach autorytarnych jest też większe, ale jest też obecne w demokracji. I o to napięcie właściwie chodzi. W trakcie festiwalu publiczność miała do wyboru różne dziedziny sztuki. Film, teatr, muzykę. Ale nie da się nie zauważyć, że główny nacisk jednak festiwal kładzie na film. Z czego to wynika? Są dwie odpowiedzi. Jedna szczera jest taka, to jest oczywiście kwestia kosztów. Zrobić przedstawienie teatralne dobre to nie tylko drogi projekt, ale on naprawdę wymaga dobrego przygotowania. Więc skupiliśmy się na jednej, tak samo na jednym projekcie muzycznym. Chodzi nam o jakość. Tak samo w filmie, moglibyśmy pokazać dwa razy więcej filmów, ale chodzi nam o to, żeby jednak ludzie mogli w krótkim czasie dużą część tych filmów poznać, aby wyczuć kompozycję, też aby brać udział w wielu debatach. Także to nie jest festiwal ilości, to jest festiwal jakości. Dzisiaj film to jest ten najciekawszy wymiar rozpoznania naszego świata i kondycji człowieka. Gdańsk, dumnie nazywany miastem wolności, wydaje się być idealnym miejscem dla takiego festiwalu jak ten. Czy dla twórców z zagranicy ma to jakieś znaczenie? Czy oni wiedzą, gdzie pokazują swoje filmy? Tak, to miejsce jest bardzo ważne. Szczególnie ci bardziej znani filmowcy, albo ci, którym zależy na kontaktach profesjonalnych, komercyjnych i jeżdżą do Berlina czy do Cannes, też ze względów po prostu poszukiwania producentów, przyjeżdżałem do Gdańska z czysto ideowych powodów. Nasze spotkania z nimi, też tu w tym miejscu stoczni, są chyba najważniejszym elementem festiwalu, nieobecnym w programie. Ale tak, kapitałem tego festiwalu jest Gdańsk. To już ostatnia edycja festiwalu przy uprzejmości Multikina Gdańskiego. Kolejne mają być realizowane już w budynku Europejskiego Centrum Solidarności, który za nami. Jak to wpłynie na kształt festiwalu? Cieszymy się szczególnie na to, że ten festiwal, ten interdyscyplinarny, ten dialog różnych wymiarów sztuki odbędzie się w tym budynku, bo te wszystkie wymiary, te wszystkie formy będą mogły się w tym miejscu spotkać. A tak jak wcześniej mówiłem, nasi artyści będą mieli bezpośredni kontakt z tym najważniejszym miejscem pamięci. Ten budynek też nam otwiera, to mogę powiedzieć, pytanie, w jaki sposób chcemy dalej rozwinąć ten festiwal, bo mamy różne pomysły i też różne propozycje, aby ten festiwal przez cały rok żył. Na przykład jako przestrzeń pracy też młodych artystów, albo też czas stałej projekcji filmów. To będzie oczywiście możliwe w tym budynku. Czy może Pan zdradzić plany na 8. edycję festiwalu? Jeśli chodzi o program filmowy, to my świadomie czekamy do ostatniej chwili. Znaczy, ten festiwal chce być takim szybkim kontaktem z najnowszymi, najważniejszymi filmami. Na rozwój sztuki filmowej reagujemy, a co do sztuki teatralnej to jeszcze nie rozmawialiśmy. Także dopiero nowe rozdanie
Na razie nic nie mogę powiedzieć, za wcześnie. Na zakończenie chciałbym się dowiedzieć, co dla Pana znaczy słowo wolność. Jak Pan je rozumie? Wolność to chyba szczęście i poczucie bezpieczeństwa. To chyba najważniejsze.